Cześć, witam was serdecznie. W tym filmie najlepsze skróty klawiaturowe do DaVinci Resolve. Skróty, których potrzebujesz, żeby montować szybko i przyjemnie jak profesjonalista. Zapraszam serdecznie. Wszystkie skróty klawiaturowe, które zobaczycie, a także wiele innych, możecie pobrać szybko i bezproblemowo z linku, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Jak je zaimportować do swojego DaVinci Resolve? Macie tutorial na końcu tego filmu. Klikając na dany klip, często jest tak, że zaznacza wam się zarówno ścieżka audio, jak i wideo. Jeżeli chcielibyście zaznaczyć wyłącznie wideo, klikacie Alt, a następnie klikacie na klip, który chcecie zaznaczyć i wtedy zaznaczacie albo ścieżkę wideo, albo audio. Jeżeli natomiast chcielibyście zaznaczyć kilka ścieżek, klikacie Ctrl Alt, a następnie wybieracie te, które chcecie zaznaczyć. I dzięki takiemu zaznaczeniu, tak jak widzicie, klikając, możecie swobodnie przesuwać wszystkie klipy. Jeżeli chcecie zaznaczyć wszystkie klipy znajdujące się na prawą stronę od waszego wskaźnika, wystarczy, że klikniecie Alt plus Y. Natomiast jeżeli chcielibyście zaznaczyć wszystkie klipy znajdujące się po lewej stronie od waszego wskaźnika, klikamy Shift plus Y. Przy montażu filmów bardzo pomaga także oznaczanie niektórych klipów kolorystycznie. Można to w bardzo szybki sposób robić. Wystarczy kliknąć na dany klip, który chcemy oznaczyć kolorystycznie i na przykład kliknąć Ctrl 1. Drugi klip, na przykład Ctrl 6. I tak jak widzicie, możemy sobie bardzo szybko na poszczególnych klipach nałożyć kolory, które oznaczają różne rzeczy. Na przykład pomarańczowy może oznaczać to, że nad tym klipem powinniśmy jeszcze popracować, wyedytować go. To także bardzo pomaga mi, jeżeli potrzebuję zaznaczyć odpowiednie rozdziały w filmie, wtedy wiem, że na przykład intro to jest kolor pomarańczowy, kolor brązowy to jest na przykład pierwszy rozdział, kolor zielony to już jest na przykład trzeci rozdział. Także w bardzo szybki sposób możecie oznaczyć jeden klip danym kolorem. Wystarczy, że klikniecie Ctrl Alt, a następnie wybierzecie cyfrę od 1 do 7, załóżmy 3. I w tym momencie, klikając na dane klipy, one zmieniają kolor na kolor zielony. Jeżeli chcecie zlikwidować zaznaczenie jakimś kolorem na danym klipie, także Ctrl Alt tylda i w tym momencie klikacie i przywracacie do defaultowych ustawień dany kolor klipu. Super funkcją w DaVinci Resolve 17 jest możliwość eksportowania rozdziałów wprost do YouTube'a. Dzięki temu macie od razu timeline podzielony na poszczególne rozdziały. W czasie montażu wystarczy, że będziecie dodawali tak zwane markery i robi się to w bardzo szybki sposób. Klikamy sobie na timeline, gdzie na przykład zaczyna nam się rozdział filmu i klikamy dwa razy M. Pojawia nam się okienko. Wpisujemy nazwę markera, czyli w tym momencie musi być to nazwa naszego rozdziału. Załóżmy, że to będą jakiego typu karty SD dostępne są na rynku. I w tym momencie jeszcze wystarczy wybrać kolor markera i tutaj jedna rzecz, musimy ten kolor markera dla rozdziałów mieć jeden ustalony. Nieważne, który kolor, na końcu przy eksporcie naszego filmu musimy jednak określić, że kolor na przykład niebieski odpowiada za rozdziały i te rozdziały właśnie należy pobrać z tych markerów niebieskich. Następnie, jeżeli będziecie mieli gotowy film, przechodzimy do zakładki Export i tutaj wystarczy, że zaznaczycie opcję Chapters from Markers i tak jak wam wspominałem, musicie wybrać marker, który będzie odpowiadał za wasze rozdziały w YouTubie. Jeżeli ten film wyeksportujecie, wrzucicie go na YouTuba, automatycznie będziecie mieli w opisie filmu dodane już właśnie rozdziały. Między klipami także w łatwy sposób możecie kopiować ich właściwości. Wystarczy, że z Altem klikniecie na jakiś klip, następnie Ctrl-C, żeby skopiować jego atrybuty. Znowu wciskamy Alt, zaznaczamy drugi klip, który chcemy zmienić tak, żeby wyglądał jak ten pierwotny pierwszy. Klikamy Alt V, a następnie wybieramy atrybuty, które chcemy skopiować. Klikamy Apply albo Enter i w tym momencie, tak jak widzicie, oba klipy są tak samo wycentrowane w tej samej pozycji. Także takie właściwości możecie kopiować w bardzo łatwy sposób między na przykład dwoma klipami zawierającymi tekst. Jeżeli chcecie usuwać rzeczy jak profesjonalista z waszego klipu, to szczerze polecam wam skorzystanie z dwóch skrótów Q i W. Jeżeli zaznaczycie sobie wskaźnik i klikniecie literkę Q, to wszystko od początku do wskaźnika w danym klipie się kasuje. Także jeżeli chcielibyście na przykład szybko skasować koniec klipu, wystarczy, że wskaźnikiem przejedziecie do odpowiedniego momentu, następnie klikniecie literkę W i w tym momencie końcówka waszego filmu od razu wam się usuwa. Jeżeli często używacie jakiegoś przejścia w waszych filmach pomiędzy klipami wideo bądź audio i chcecie szybko z nich korzystać, a przede wszystkim nakładać je w wielu miejscach naraz, to po pierwsze możecie skorzystać ze
skrótu klawiaturowego Shift X. Ale przed tym, jak to zrobicie, musicie ustalić, które przejście jest tym standardowym przejściem. Wybieramy sobie zakładkę FX, Video Transitions, następnie na przykład Blur Dissolve będzie naszym standardowym przejściem. Klikamy prawym przyciskiem myszy Set as Standard Transition, a następnie z Altem zaznaczamy klipy, na których ma być zastosowany efekt i klikamy Shift X. I tak jak widzicie, efekt już się nałożył pomiędzy klipami. Niekiedy w czasie montażu zostają takie puste, czarne przestrzenie. Czasem mogą być one większe, czasem mniejsze, trudne do zauważenia. Żeby to usunąć szybko i prosto, wystarczy, że klikniecie Escape. Jeżeli chcielibyście zaznaczyć wszystkie klipy znajdujące się po prawej stronie od waszego wskaźnika, wystarczy, że klikniecie Alt Y. Natomiast jeżeli chcielibyście zaznaczyć wszystkie klipy znajdujące się po lewej stronie od wskaźnika, klikamy Shift plus Y. Czasem jest tak, że chcecie scalić kilkanaście klipów w jeden klip, który łatwiej jest po prostu edytować, który łatwiej jest zobaczyć na timeline'ie. Wystarczy, że zaznaczycie te klipy Alt Y, a następnie klikniecie literkę H. Pojawi wam się okienko, wybieramy nazwę, a następnie klikamy Create i w tym momencie scaliły nam się widoki wszystkich tych klipów zaznaczonych. Jeżeli chcielibyście edytować ten klip, compound clip, to możecie zaznaczyć go, a następnie kliknąć literkę T. W tym momencie przechodzimy do edycji na osobnym timeline'ie. Możemy sobie to wszystko jeszcze dostosować, zmienić, a następnie, jeżeli to mamy dobrze wyedytowane, możemy wrócić do naszego oryginalnego timeline'u. Bardzo pomocne przy montowaniu naszych filmów są strzałki na klawiaturze. Jeżeli przesuwamy się strzałkami do góry i na dół, to przesuwamy się tak naprawdę o jeden klip do przodu lub o jeden klip do tyłu. Natomiast jeżeli skorzystacie ze strzałki w lewo lub w prawo, będziecie się poruszać co jedną klatkę do przodu lub do tyłu. Jeżeli chcecie szybko przesuwać timeline w poziomie do przodu lub do tyłu, wystarczy, że klikniecie Ctrl, a następnie będziecie używali scrolla w myszce do tego, żeby przesunąć cały timeline w lewo lub w prawo. Natomiast jeżeli skorzystacie z Shifta i ze scrolla myszki, możecie w łatwy sposób powiększyć na wysokość wasze klipy wideo bądź audio, po to, żeby po prostu lepiej i łatwiej można było edytować je. Często robię też w ten sposób, że scrollując myszą natrafiam na element na timeline, który chcę bardzo szybko zbliżyć. Mam drugi skrót klawiaturowy od zbliżania i oddalania timeline'u, jest to Tab albo Ctrl Tab. Do oglądania moich filmów na timeline używam trzech literek J, K, L, które odpowiadają tym trzem przyciskom tutaj na środku. Jeżeli chcę puścić film do tyłu, wciskam literkę J. Jeżeli chcę zapauzować, wciskam literkę K. Jeżeli chcę puścić podgląd do przodu, wciskam literkę L. I także mamy trzy literki od szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu filmu. Literka Z, X, C. Jeżeli klikniemy literkę C, mamy podgląd przyspieszony, możemy to przyspieszenie także zmieniać i ten wskaźnik tutaj razy nawet 64 pokazuje wam, o ile szybciej wam przewija się cały podgląd. Oczywiście literką X stopujemy i puszczamy w normalnym tempie, ewentualnie literką Z puszczamy do tyłu film i także możemy wykorzystać to przyspieszenie nawet razy 64. Teraz pokażę wam, jak przyciąć wiele klipów. Jeżeli one są ustawione jeden nad drugim, nakładają się na siebie, wystarczy, że znacznikiem ustawicie się w odpowiednim miejscu, a następnie wciśniecie literkę R. Jeżeli raz wciśniecie, to górna warstwa pierwsza zostanie przycięta, ale wystarczy, że w tym samym miejscu od razu klikniecie drugi raz R i wszystkie warstwy poniżej tego znacznika zostaną również przycięte. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, że chcecie podglądnąć na dużym ekranie, w dużym odtwarzaczu to okienko, ponieważ potrzebujecie zobaczyć jakiś szczegół na swoim filmie. Wystarczy, że klikniecie literką P i w tym momencie uruchamia wam się podgląd pełnoekranowy. Żeby zmienić szybkość odtwarzania klipu, wystarczy, że z Altem wciśniętym klikniemy sobie na dany klip, a następnie przytrzymamy klawisz Shift S i w tym momencie wyświetla nam się okno, w którym możemy wpisać odpowiedni procent przyspieszenia lub spowolnienia filmu. Tutaj wystarczy, że damy sobie 200% i dwukrotnie przyspieszymy nasz klip.
Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że chcecie wyświetlić siatkę, do której chcielibyście na przykład wyrównać tekst lub grafiki, które znajdują się u Was na ekranie. DaVinci Resolve nie posiada takiej funkcji wbudowanej, gdzie można by to szybko włączyć lub wyłączyć, ale posiada efekt nakładania siatki. Wystarczy, że w lewym górnym rogu wejdziecie w zakładkę Efekt, następnie wejdziecie sobie w OpenFX i znajdziecie filtr, który nazywa się Grid. Nakładamy go następnie na obraz i w tym momencie pojawia nam się siatka. I oczywiście tą siatkę możecie dostosować do własnych potrzeb. Wystarczy, że zaznaczycie klip, na który jest nałożona ta siatka. W prawym górnym rogu wejdziecie na efekty i tutaj oczywiście ruszając różnymi suwaczkami możecie dostosować wielkość, gęstość tej siatki. I dzięki tak przygotowanej siatce, jeżeli zaznaczymy sobie tekst, możemy go swobodnie dopasować do odpowiednich kratek i odpowiednio umiejscowić. Jeżeli to mamy zrobione, możemy ten efekt szybko wyłączyć, wchodzimy w zakładkę Efekt i odznaczamy Grid. Żeby wgrać skróty klawiaturowe, które pobraliście ode mnie, wystarczy, że klikniecie DaVinci Resolve w lewym górnym rogu, następnie Keyboard, Customization, trzy kropeczki, Import Preset, klikamy na preset, który chcemy ściągnąć, dajemy Open, nazywamy, klikamy OK i tutaj z górnego menu wybieramy skróty klawiaturowe, których chcemy używać. Teraz znasz już najbardziej popularne skróty klawiaturowe, które wykorzystywane są przez profesjonalistów. Pokazał Ci się film i koniecznie w niego kliknij, ponieważ przeniesie Cię do bardziej zaawansowanych rzeczy, które możesz robić w DaVinci Resolve.